Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu trzeciej ligi pomiędzy Gryfem Słupsk a Kotwicą Kurnik. Meczu wygranym przez gospodarzy 3-1. Są ze mną trenerzy obu zespołów. Jako pierwszego proszę o komentarz do tego spotkania trenera zespołu gości, pana Tomasza Nawrota. Wstępnie chciałbym podziękować gospodarzom zwycięstwo. Pełnię na tym zużyję. Nie pozwalając swojej drużynie dzisiaj po zeszłotygodniowej zwycięstwie. Dzisiaj zacząłem zupełnie drużynę. Ciężko będzie, żeby się to wzięło. Przeanalizujemy ten mecz i wyciągniemy wnioski, ale ogólnie to jesteśmy rozczarowani wynikiem i postawą naszą na boisku. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz trenera gospodarzy, pana Krzysztofa Millera. Przede wszystkim nareszcie udało nam się wygrać mecz pierwszej, trzeciej lidze na własnym boisku. Cały czas byliśmy blisko. Dzisiaj fajnie, że też padły te trzy bramki, mogły być cztery czy nawet pięć. Myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo. Też fajny mecz dla publiczności, otwarty. Myślę, że jeden drugi zespół grał odważnie i tak naprawdę był to mecz faz przejściowych. Dużo zdrowia zostawiła jedna i druga drużyna. Ja bardzo dziękuję gościom. To była kolejna cenna lekcja dla nas. Zwłaszcza ta końcowy fragment meczu, gdzie troszeczkę się za głęboko cofnęliśmy, ale to też ta czerwona kartka spowodowała to, że ten mecz tak się ułożył w końcówce, ale tak jak powiedziałem, myślę, że tutaj z przebiegu od pierwszej do ostatniej minuty zasłużyliśmy zwycięstwo i 3 punkty zostają w Słupsku. Dziękuję, proszę o pytania. Znaczy, co do ten fal faktycznie wydaje mi się, że był na czerwoną, ale to była też konsekwencja dwóch innych zawodników, którzy po prostu tej piłki nie wybili i Kuba musiał reagować w ten sposób. Oczywiście mógł to zrobić troszeczkę inaczej przy wyniku 3-0, ale to jest młody chłopak, my nie obwiniamy go za to, tak więc naprawdę wyciągniemy po prostu wnioski, ale nie jako indywidualne, tylko jako drużyna. Które możemy zrobić lepiej i myślę, że mecz, skupiłbym się na tym, że mecz mógł się podobać i to naprawdę był fajny dzisiaj widowisko. Tak, bardziej chciałem powiedzieć o tym, że moim zdaniem to był taki moment trochę jakby zmian też taktyki i tak. Oddanie trochę... Kluczowy, dokładnie tak. Ale to zostawmy. Przed Wami też dość ciężki tydzień, no było dwa spotkania, puchar i potem wyjazd. Puchar mamy chyba w przyszłym tygodniu, nie teraz w środę. Nie teraz? Nie, wydaje mi się, że to jest w następnym tygodniu, w środę jest. Ale tak, no tak naprawdę dla nas każdy ten tydzień jest ciężki. W sensie takim, że uczymy się tej ligi, tego obciążenia. Ale jak widać, chłopaki fajnie reagują, ja byłem z nich bardzo dumny, bo walczyli o każdy centymetr boiska, wsparcie kibiców z trybun, 12 zawodnik, czuliśmy to. Co trzy nasze ostatnie spotkania, jest to 7 punktów. Myślę, że całkiem nieźle, jak na Beniaminka. Wszyscy mówili, że nie strzelamy, no to strzeliliśmy dzisiaj troszeczkę. Co, teraz tak naprawdę chwilę jeszcze poświętujemy i skupiamy się już na następnym meczu. Tam też trudno tego nie zauważyć, to my. Tak, ale mecz po meczu, krok po kroku. Cel się nie zmienia, cały czas będziemy o to walczyć. Nie będę mówił głośno, ale skupiamy się na najbliższym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.